Fajna walka, dziewczyny walczyły, długie akcje, więc to też pokazuje, że ten poziom tak jest fajnie trzymany. No i jeszcze wiadomo, brakuje czasem tego zgrania, ale rozgrywające są nowe, można powiedzieć, więc potrzebujemy troszkę czasu, żeby wszystko dograć do kupy. Ja jestem pewna, że będzie super. No właśnie, zaczepiliśmy ten temat rozgrywających. Dzisiaj pełne 4 sety Marta Krajewska rozegrała. Jak oceniasz jej grę? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja oglądałam tą dziewczynę też, gdy grała w Rzeszowie jako pierwsza rozgrywająca i bardzo fajne pomysły. Dziewczyna naprawdę z potencjałem, więc mamy nadzieję, że się fajnie zgramy, tak, i będzie to szło. Jest Julka, która też dzisiaj nie grała, ale myślę, że jutro też wejdzie na to boisko, na pewno będzie w składzie, więc no, Julka już bardziej doświadczoną rozgrywającą jest, ale fajna perspektywa dla nas. Jak oceniasz swoją grę tak w skali szkolnej? No jak mam być szczera, to ja jestem bardzo krytyczna do siebie, więc może najpierw przeanalizuję ten mecz na spokojnie i znajdę jakieś plusy na tą chwilę. Wiem, że może być lepiej i wiem, że ten poziom, który prezentowałyśmy w Szczyrku na treningach, na zgrupowaniu, jest na pewno o wiele wyższy, więc jeszcze dużo do pokazania. A jak się odnalazłaś w tej kadrze? Tylko 4 dziewczyny tak naprawdę doszły. Już ten skład jest dosyć taki przez lata scalony. Jak się odnalazłaś wśród tej grupy dziewczyn? Bardzo dobrze, bo część tych dziewczyn znałam, z częścią grałam, więc tak naprawdę nie były to gdzieś dziewczyny obce dla mnie. No i zresztą atmosfera jest bardzo fajna, bardzo rodzinna. Gdzieś tam się wspieramy, ze sobą przebywamy tak naprawdę 24 godziny na dobę, więc no, musimy się lubić. Inaczej byśmy nie przetrwały, więc naprawdę bardzo ciepło mi dziewczyny przyjęły. A jak z tym butem? Będzie ksywa Kopciuszek czy nie? No mam nadzieję, że już taka akcja się nie powtórzy, no bo śmieszki śmieszkami, ale to jednak no, przeszkodziło nam w akcji. To ma to zostanie. Ale to jest problem, bo akurat mam nowe skarpetki i są śliskie, więc może po praniu będą lepsze.